wykraczamy poza skalę! Ale to jest szybkie! W lewo! W lewo! Nie, nie! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z My Summer Car i słuchajcie, nawet tutaj nas nawiedza. Nie no, ustawiłem ją, dobrze? Ustawiłem ją. Nie wiem czemu mój nick nagle zniknął, ale musimy tutaj zrobić coś takiego, że nasze imię i nazwisko, żeby pasowało, mamy na nazwisko Rimi, a na imię Syky, żeby wyszedł Screamy po prostu i możemy lecieć. Jesteśmy w naszym pokoju i marzyliście o tej grze, czy to jest... Wow, tak się podnosi te rzeczy, okej. Czy mogę nałożyć ten hełm? Halo? Prawym się rzuca, okej. C się kuca. Ja tu zaraz wszystko ogarnę, bo The Long Drive ogarnęliśmy, to myślę, że z tą grą nie będzie aż takiego problemu. Dobra, bierzemy hełm. Nie wiem jak go... O. Mamy hełm. Serio, jest taka dziwna wizja? W realu nie ma takiej dziwnej wizji w hełmie. O, można go zdjąć. Dobra, zdjąłem hełm, słuchajcie, bierzemy hełm. Proszę bardzo, bierzemy nasz hełm. Nie odbieramy tego telefonu, wywalony w telefon. Nawet nic nie dzwoni, w sumie można go odłączyć, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Słuchajcie, wychodzimy na dwór i mamy naszą brykę. Słuchajcie, ja wchodziłem do tej gry raz, zobaczyłem samochód, pochodziłem po domku i wyszedłem tak naprawdę. Mamy nawet tutaj piwo. Dobrze, bardzo, bardzo nam się przyda oczywiście do samochodu i do naszej pracy. I czy my mamy poskładać ten samochód od samego początku, naprawdę? O! Dobrze, to będę wiedzieć chociaż jak zamontować. Słuchajcie, proszę bardzo. Nie wiem, czy powinienem zaczynać w ogóle od kanap. Czy tu jeżdżą samochody? Wait. Nie no, to sąsiad chyba kosiarką jeździ, nieważne. Tak! Czemu montowanie w tej grze rzeczy brzmi jakby coś wybuchało? I mamy nasz warsztat. To nie wygląda jak w The Long Drive, słuchajcie. To nie wygląda ani trochę jak w The Long Drive, o co chodzi? My tu mamy wszystko składać. Da się tu światło chociaż zapalić? Halo, światło. Proszę bardzo. Dobra, widzowie, mamy duży problem. Czy mogę jakoś te auto wepchać do środka? Nie będę mógł chyba wepchać go do środka. Czy my mamy wyjmować wszystkie części stąd? Dopóki go nie złożę, to tu nie wjadę. Okej, bierzemy najpierw to, bo to wygląda na taką podstawę. Ja sobie ten samochód będę... O! Udało się już! Dobrze! Czy my tu musimy dokręcać śrubki nawet? Czy my tu serio musimy dokręcać śrubki do każdego elementu? Dobrze, dzisiaj odcinek, słuchajcie, Screamy Mechanic. Musimy aż chyba się napić czegoś, słuchajcie, do pracy się przyda. Ło, tu się serio da tak pić? Tu nawet jest głód i tak dalej. Okej, od razu lepiej, słuchajcie. Możemy ładnie odłożyć butelkę tutaj do rowu, niech będzie, jak większość Polaków zresztą. I mamy, słuchajcie, toolboxa. I to jest najgorsza rzecz na świecie. Jest linijka i tak dalej, ale my musimy dokręcać te śrubokręty. I uwaga, trzeba zgadywać, którym kluczem. Więc super. Okej, udało mi się podnieść klucz po 5 minutach główkowania się, jak podnieść klucz. I słuchajcie, musimy... Dobra, to nie ten... Co się stało? Czy ja to rozwa... O Jezu! Proszę! Który to jest klucz? W ogóle którym się przykręca te śrubki? O! Dobra, widzę zielony, czyli jest dobrze. I scrollem się dokręca. Dobrze, super, super. Jestem już ekstra mechanikiem. Gdzie jest druga śrubka? Po tej stronie też powinna być śrubka. Dobrze, tutaj cyk. Tutaj śrubki żadnej nie widzę. Mam nadzieję, że nie ma. To mnie przeraża, bo pierwszy element montowałem jakieś 6 minut. I jeszcze tyle tego jest. O, podniosłem to tak! Nareszcie mogę podnieść ten samochód. Tylko problem... Wiecie, co jest najgorsze? Że jak się walnie przez przypadek w ten samochód, to on całkowicie odwala różne rzeczy. Ja z góry mówię, że mechanikiem nie jestem, będzie ciężko, widzowie. No bo montuję tutaj tą część, co nie? I
ona magicznie się rozwala. Gdzie ona jest w ogóle teraz? Dobrze, widzowie, czyli trzeba wziąć to wielkie coś, czym się podnosi silnik, i trzeba to włożyć tam między samochód, i wtedy samochód chyba się podniesie. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobrze, i teraz będzie dobrze. Tak, nie rozwaliło się! Dobra, już kocham tą grę, nie? Kocham tą grę. Jak się coś nie rozwala, to jestem bardzo zadowolony. Czekajcie, czy my tu nie mamy silnika, my go musimy złożyć? No nie, no to będzie chyba najdłuższa rzecz, jaką robiłem w życiu. Kto mi podał tą grę? Nienawidzę. Znaczy, gra jest super, nie? Ale mimo wszystko. Po prostu lubicie, jak ja cierpię, nie? Ja to wiem, że lubicie, jak ja cierpię. Nie no, po tej grze po prostu można być mechanikiem, nie? Wchodzisz, mówisz, że masz doświadczenie z My Summer Car i oni od razu cię biorą do pracy, nieważne co się działo wcześniej. Składałeś godzinę samochód w My Summer Car, masz doświadczenie przebijające każdą kwalifikację zawodową. O! Tego tak się nie wkłada jak coś. Chyba najpierw to powinno iść w ogóle. Nie no, bez skitu. Wkładam to, albo muszę dokręcić, no tak. Proszę bardzo, i działa, nie? Teraz trzeba się domyślić, jaki klucz następny, no nie. Dobrze, to mi wygląda na dużą śrubkę, proszę bardzo, idealnie, nie? W ogóle tutaj jest taki mały skuterek, przyjedźmy się nim. Już na samym starcie go niszczę, jak ja mam tu wsiąść? O! Dobra, teraz. Wow! Działa! Działa! Teraz cyk, światełka i proszę bardzo, gdzie tu się biegi wrzuca? Wow! Jedzie! Jedzie! Udało mi się! Nareszcie! Ale to jest głośna bestia! Aha! Ale ty można szybko jechać! Co jest? Dobra, jedziemy w podróż, widzowie. Nie obchodzi mnie to. Nieważne, ile mamy paliwa. Muszę się przejechać, wyluzować trochę. Zobaczyć, co tu się znajduje. Nie no, jestem prędkością. Co się dzieje? Ale tu szybko można jechać. Bez skitu, zaraz się rozbijemy, coś czuję. Nieważne. Nie. Dobrze, działa silnik. Działa silnik, to jest najważniejsze. Musimy wrócić do domu już. Ciemno się robi. Wykraczamy poza skalę! Ale to jest szybkie! W lewo! W lewo! Nie, 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 nie! Widzowie? Mamy problem. Nawet umarliśmy? Co? Co? Jeszcze kazeta jest nawet, ale to jest super! Czekajcie, czy to oznacza, że musimy od nowa grać? Od nowa? Widzowie? Straszna wiadomość ogólnie. Ja dzisiaj będę musiał trochę posiedzieć nad tym autem, nie? Nawet bez was, nie? Ale posiedzę i je zbuduję w końcu. Powiem wam, że świetna zabawa. Ogólnie bardzo pić mi się chciało, nie musiałem, po prostu musiałem. 3 butelki poleciały i słuchajcie, mamy progres. Tego progresu nie widać, bo tu jest dużo części po prostu. My się troszkę trzęsiemy, ciekawe jakby się kierowało takim skuterkiem. Ale ja tego nie będę robić, bo coś czuję, że... Co to za beczka, paliwo? A, okej. Można rozpalić ogień? Czemu mogę stać w ogniu? Okej, nie pytam. Dobrze, niech się pali, będzie przynajmniej cieplej na dworze. Czemu tyle jest tego? W każdym razie musicie mi, widzowie, po prostu powiedzieć, czy chcecie, żebym przy was budował ten silnik, znaczy ogólnie całe auto, czy bardziej robić to gdzieś na takich... Wow, udało się coś zrobić! Dobrze, super, jestem super inżynierem ogólnie. I to wszystko trzeba dokręcać? Nie! Nie! Na co ja się pisałem? Czemu nikt tutaj nie ogarnął żadnego, nie wiem. Czemu to nie są zwykłe śrubki? Po prostu, takie wiecie. Śrubokrętem bym dokręcił i by było dobrze. Poszukać klucza i patrzeć na każdą śrubkę to jest koszmar. Także piszcie, czy chcecie, może zrobimy jakąś kompilację z tego budowania, bo to nie jest materiał na jeden odcinek, na pewno. Mogę przy was przynajmniej, słuchajcie, włożyć siedzenie, kierowcę, więc wiem nawet gdzie. Słuchajcie,
Tylko nawet z tym są problemy. Nie mówcie, że nawet to trzeba dokręcać. Proszę, żeby nie było trzeba tego dokręcać, bo depresji dostanę, nie? Także samochód jest na obecną chwilę... No nie jest w najlepszym stanie, wam powiem, ale dużo już zrobiliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Bo wiem, jak przenosić te rzeczy, bo wcześniej nie wiem, czemu nie mogłem ich przenosić. Wiem, jak mniej więcej to działa, na następny odcinek się przygotuję oczywiście, a my na razie pojedźmy gdzieś. Zwiedźmy tą wioskę, bo ja wiem, że możemy tutaj, słuchajcie, no ale odpal, że możemy, słuchajcie, tutaj robić... Znacznie więcej. Tu jest łódź nawet? Co? Oj, zgasł, ale nieważne. Co tu jest łódź? Czekajcie, czy my możemy? To łodzie tutaj pływają, że tak tutaj, nie wiem, sąsiad kosił, taki dziwny dźwięk był. Serio, tu można pływać nawet? Nie, ta gra jest chora i świetna, nie? Ja dla was specjalnie ogarnę jakąś kierownicę, żeby grać w tą grę. Będzie znacznie wygodniej, bo na obecną chwilę to jest jakaś masakra jeździć klawiaturą w tej grze, bo sami widzicie, jak się kieruje tą kierownicą. Jest to mega ciężkie. Czy ja tu w ogóle wykręcę teraz? Czy ja tu wykręcę? Postać zaczęła pokazywać łapkę w górę. Przestań, możecie zostawić przy okazji oczywiście. O! Dobra, mogę przenosić. O, już nie mogę przenosić. W każdym razie możecie zostawić łapkę w górę, skoro postać o tym już mówi. Ale czemu ja cię nie mogę przenieść? O co ci chodzi? Wyjdź z tej wody! Nie top się, proszę! Proszę! O! Dobra, dobra, wiem, jak już to podnosić. Za to, za silnik, za silnik. Dobrze. Czemu wystrzela on cały? Co jest? Dobrze, siadamy na nasz motocykl, super motocykl. Teraz mam nadzieję, że wykręcisz. Widzowie... Działa! Działa! Niezawodny motocykl, dobrze. Wow, jakiś domek tu jest! Dobra, czemu ja do niego wcześniej nie pojechałem? Halo, czy są tu sąsiedzi? Halo, sąsiedzi? Wyłączmy silnik, proszę bardzo. Ja cały czas tu łapką chodzę. Nieważne, widzowie, kiedyś się nauczę w to. Halo? Halo? Proszę pana? Jest tam kto? Jakby ktoś nam tutaj otworzył drzwi. No pukam! Nie działa. Dobrze, może w stodole będzie. Może w stodole będzie. Stodoły się nie da otworzyć. Ale mamy tutaj kolejny wrak. Czy my będziemy mogli nawet coś z nim zrobić? Napiszcie w komentarzach. Chociaż wydaje mi się, że nie, bo jest dość mocno zepsuty. Drogi motocyklu, idziemy do domku. Dobrze, drugi dzień mija. Ja, widzowie, was żegnam, kurczę. W następnym odcinku postaram się zbudować te auto. Może nie do końca, ale prawie do końca zbudujemy. Może nawet do końca się uda, nie? Bo wtedy już będę bardziej przygotowany na to. A bo na tą chwilę zrobiliśmy tylko taką podstawową framugę do silnika, kawałek silnika i hamulce. I to wszystko. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Czemu nie mogę się napić? Czemu nie mogę się napić? Czemu teraz nie mogę się napić? W każdym razie piszcie różne poradniki w komentarzach, proszę. Czy ja mogę tu pisać? Ale super! Dobrze, dokończ auto w następnym odcinku. Pa, pa. Także jeżeli chcecie dalszą tą mordęgę z tego budowania auta, to piszcie, że chcecie i zostawcie lajka. Ja was żegnam, pa, pa.